targają mną przedziwne uczucia, dlatego, bo chciałbym wreszcie przyjechać na Ukrainę, gdzie skończy się ta potworna wojna. A z drugiej strony przyjeżdżam tutaj, bo tu się dokonuje tyle dobroci, tyle piękna. Ten dom, w którym się znajdujemy, jest owocem dobroci wielu, wielu ludzi, organizacji. Po to, by powstał też oddział rehabilitacji dla tych, którzy, można powiedzieć, zniszczeni wracają z wojny i nie potrafią sobie z tym poradzić. Czyli z jednej strony smutek, że nadal od 2 lat przyjeżdżamy tutaj na Ukrainę, nie możemy doczekać się pokoju. A z drugiej strony piękno ludzi, którzy nie przestają być solidarni i pomagać. Nie męczą się bycia dobrym. Nie obrażę nikogo, ale chyba jedynym, który ciągle mówi o Ukrainie, to jest papież, który wcale nie ma najlepszej prasy na Ukrainie. Podczas każdej audiencji, podczas każdego Anioł Pański niedzielnego, gdzie słuchają go miliony ludzi, cały czas modli się za udręczoną Ukrainę. Dosłownie takie słowa używa. I mówi, przestańcie produkować broń, przestańcie karmić świat bombami, pistoletami, nabojami. To jest tak, jakby ktoś mówi, że chciałbym, żeby nikt nie brał narkotyków, a sam je sprzedaje. To jest nam trudno zrozumieć, bo Ukraina ma prawo do obrony, ale ktoś na tym ciągle zarabia, świat na tym zarabia i cały czas świat mówi, że jest z Ukrainą, a zarabia na Ukrainie. Dzisiaj rano o 6 byłem w Tarnopolu na cmentarzu, to świeże groby sprzed tygodnia, 2 tygodni i przyznam się, że to już mój 8 raz na Ukrainie, ale doznałem jakiegoś takiej złości. Bo to jest tak, jakby świat mówi, jakby ktoś widział, że topi się dziecko, a ci, którzy to widzą, mówią, dobrze, to zamówimy pontony, zamówimy koła ratunkowe, pomożemy wam za miesiąc, za rok, a ci ludzie giną. W swoim herbie biskupim, choć jestem z prostej miejscowości, nigdy nie myślałem, że będę miał w życiu jakiś herb, jest napisane misericordia. Dzisiaj nie mogę z tą misericordią sobie poradzić. Bo złość po prostu mną kierowała. Młodzi, 20-paroletni chłopcy pochowani tydzień temu. A z drugiej strony potem pytałem się, co by zrobił Pan Jezus. Przecież na samym początku Biblii już mamy Kaina i Abla. Jeden zabił drugiego. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy, kiedy nasze serca są niewypełnione Bogiem, ale nami samymi, naszymi pożądaniami, naszymi złościami, do których ja też dzisiaj należałem. To wtedy robimy rzeczy okrutne. To, co robi Rosja wobec Ukrainy, jest okrutne i nie do zrozumienia. A z drugiej strony, jakby nie było Ewangelii, to byśmy się już pozabijali wszyscy. Dlatego dzisiaj mam taki szczególny dzień. Myślę, że te 7 razy, jak tu byłem na Ukrainie, byłem mocniejszy i wręcz przeciwnie. Wydawało mi się, że jadąc karetką papieża tu ponad 2000 km, wierzę się nadzieję. Karetka jest symbolem życia. Wszyscy ustępują, bo jedzie karetka, więc jak jesteśmy pełni nadziei i chęci pomocy, to zło gdzieś pierzcha. A jak dzisiaj przyjechałem rano, o 6 rano i na tym cmentarzu spędziłem parę minut, to przyznam się szczerze, że to były chyba takie najpotężniejsze rekolekcje w moim życiu, choć trwały parę minut. Może jeszcze takie słowo otuchy do nas wszystkich. Tak, zło nas nie zwycięży. Ja wyszedłem z tego cmentarza już po tym, jak sobie zacząłem przypominać, co by zrobił Jezus na moim miejscu. Zawsze jest, On zwyciężył zło. I Ukraina zwycięży. Tylko wkurza nas wszystkich to, że cały świat na to patrzy i mówi, że pomaga, a właściwie nie wiadomo, czy pomaga. I myślę, że dzisiaj to bym zły właśnie na to otoczenie, na 27 państw Europy, które jakby się zebrały razem, to jutro Rosjan nie ma w ogóle na Ukrainie. A jednak tak nie jest, bo jesteśmy podzieleni, bo nasze serca idą w swoim kierunku, bo polityka jest zimną kalkulacją strat i zysków. I wszyscy na tej wojnie zarabiają, a ci chłopcy są pochowani.